Karol Szymanowski i jego maski, opus 34. Obok mitów, opus 30 na skrzypce i fortepian, metopy, opus 29 oraz maski, opus 34 są sztandarowymi dziełami programowej muzyki na fortepian lub z jego udziałem, skomponowanej przez Karola Szymanowskiego. Wszystkie cykle pochodzą ze środkowego okresu twórczości. Cytuję, we wszystkich kompozycjach tego okresu w tytułach lub tematach przewija się wątek jakiejś miłości. Metopy, reminiscencje miłosnych przygód Odysa, oto Kalypso, o czułym sercu, porzucona wreszcie przez podróżnika na rozkaz bogów. Nauzykaa, radosne olśnienie Odyseusza rozbitka. Wyspa Syren, wspomnienie zwycięskich zmagań z niszczącym czarem zdradzieckich uwodzicielek morza. Miłość przywdziewa jednak także maski, groteski, drwiny, szyderstwa. Bywa tragicznym, nierozpoznanym grymasem Tantrisa. Tantrisa z hardowskiej trawestacji staroceltyckiego eposu Tristan i Isolda. Niepokojącą maskę Szeherezady lub szyderczą Don Juana, nieszczęsnego Prometeusza miłości, skazanego na wieczną złudę tęsknoty. Bóg entuzjazmu, ekstazy, zapamiętania, radości. Oto starszy od Apollona Dionizos. Duch jego przeniknięty jest miłością. Może to on, Dionizos, jest bohaterem dzieł Szymanowskiego. Najpierw w mitach i metopach sielski i spokojny, jak dawny wiejski bóg Dionizjów, jeszcze tylko bóg radosnego upojenia. Potem w maskach, już posępny, tragiczny, a nawet w Agawę, szaleńczy i krwawy. Eurypidesowy z Bachtanek. Dionizos, grecka prefiguracja Chrystusa. Konstatuje Teresa Chylińska w eseju o poetyckim charakterze wyobraźni Karola Szymanowskiego, otwierającym wolumin Karol Szymanowski Pisma, tom drugi. Pisma literackie. Ta znakomita i niestrudzona polska muzykolożka, redaktorka naukowa 26-tomowej edycji dzieł Szymanowskiego i edytorka pełnej korespondencji twórcy oraz autorka dwutomowej biografii kompozytora poświęciła kilkadziesiąt lat na badanie życia i twórczości Szymanowskiego. Fortepianowy tryptyk maski op. 34 Karola Szymanowskiego powstał w latach 1915-16 w posiadłości rodziny Szymanowskich w Tymoszówce, w tzw. domku ogrodnika, gdzie Karol urządził kompozytornię i mógł w spokoju oddać się swym zajęciom. W październiku 1915 roku Szymanowski ukończył pierwszą część nowego cyklu Serenadę Don Giovanni. Stanie się ona jednak ostatnią częścią tego tryptyku. Już w maju 1916 roku Harry Neuhaus grał w Moskwie maski na prywatnym spotkaniu muzycznej śmietanki miasta. W lipcu 1916 roku wszystkie trzy maski są już gotowe. Jako ostatnia powstała Szeherezada, umieszczona później na początku cyklu. Ich oficjalne prawykonanie odbyło się w Petersburgu w małej sali konserwatorium 12 października, według nowego kalendarza 25 października 1916 roku. Grał fenomenalny Sasza, czyli Aleksander Dubiański, wychowanek legendarnych artystów i pedagogów Feliksa Blumenfelda i Anety Jesipow. Pianista miał wtedy zaledwie 18 lat. Aleksander Dubiański wykonywał wtedy recital składający się z późnych dzieł Skriabina i Szymanowskiego, druga sonata op. 21 i maski op. 34. Rosyjska Gazeta Muzyczna nr 43 z tegoż roku donosiła o maskach, cytuję. Najlepsza jest trzecia część, Szeherezada, pełna fantastyki, wytworności i dowcipu. O koncercie tym bardzo skrupulatnie pisali najwybitniejsi ówcześni rosyjscy krytycy muzyczni i muzykolodzy. Borys Asafiew o grze Dubiańskiego wyraził się następująco, cytuję. Z pianistycznej strony opisane wyżej kompozycje przedstawiają dla wykonawcy materiał niezwykle bogaty,
wymagający świetnego opanowania i wykorzystania wszystkich możliwości instrumentu. Odwaga pianisty, który podjął się trudnego zadania, na szczęście znalazła usprawiedliwienie w wielkiej technice i jeszcze większym talencie pana Dubieńskiego. Inni podkreślali ekstazę, jak na przykład Koptiajew, czy wspaniałą żywiołowość i doskonale zestawiony program. Obok dzieł Skriabina, korespondujące z nimi Karola Szymanowskiego. Tak pisał Grigori Timofiejew. Maski op. 34 zostały, jak większość spuścizny Szymanowskiego, wydane 3 lata później, to jest w 1919 roku, przez wiedeńską Universal Edition. Szymanowski doskonale zdawał sobie sprawę ze stopnia skomplikowania swoich nowych utworów, tym niemniej o opusie 34 i o trzeciej sonacie op. 36 pisał 19 sierpnia, według nowego kalendarza 1 września 1918 roku do swego wydawcy Emila Herzki, cytuję. Proszę, niech pan nie wierzy pianistom, jeśli będą panu coś mówić o jakichś ogromnych quasi trudnościach mojego nowego stylu fortepianowego. Wszystko jest właściwie zupełnie łatwe do wykonania i absolutnie dostosowane do fortepianu. Maski były już wiele razy grane, również publicznie, przez świetnego młodego pianistę Dubieńskiego, a w Petersburgu przez Harego Neuhausa, którego pan z pewnością dobrze pamięta. Wkrótce ten wyjątkowy utwór włączają do swych repertuarów tacy wielcy artyści jak Artur Rubinstein od roku 1921, jemu zresztą jest dedykowana serenada Don Juana, Zbigniew Drzewiecki od 1922, wspomniany Harry Neuhaus, któremu zadedykował Szymanowski środkową część tryptyku, czyli Błazna Tantrisa. Tę część grywał na koncertach również sam kompozytor. Oto jeden z przykładów. 14 stycznia 1924 roku w Zakopanem, w docna wyziębniętej sali Czerwonego Krzyża, Szymanowski grał na zdezelowanym fortepianie trzy preludia z opusu pierwsze, dwie etiudy z opusu czwartego, zapewne etiudę S-mol i B-mol, menueta, czyli najprawdopodobniej z pierwszej sonaty C-mol, ewentualnie z drugiej sonaty opus 21, serenadę Don Juana oraz transkrypcję Wagnera we własnym układzie. Były to Śmierć Izoldy i ostatni obraz z Walkirii, a także improwizował na zadane tematy, m.in. nokturn i wariacje na temat Marsza Zbójnickiego. Z właściwą sobie swadą i ironią skomentował to wydarzenie Kornel Makuszyński. Tak, to ten sam od Awantury i Wybryki Małej Mapki Fikimiki oraz od Koziołka Matołka. Cytuję. Wyprowadziliśmy muzyka tylnym wyjściem, aby nie spotkał go los Orfeusza, bo go bachtanki chciały rozerwać na pamiątkę. Wspomniany Zbigniew Drzewiecki podczas recitalu 18 grudnia 1922 roku grał oprócz masek op. 34 i trzeciej sonaty op. 36 również preludia Debussy'ego i Aleksandra Transmana, dziesiątą sonatę Skriabina, zwierciadła Ravela, a więc dzieła zupełnie nowe na polskiej estradzie. Warto w tym kontekście przypomnieć, że Stanisław Niewiadomski i Piotr Rytel, najbardziej zajadli przeciwnicy twórczości Szymanowskiego, w swych recenzjach i ocenach sugerowali zbieżność jego twórczości z kompozycjami Erika Satie, który większość życia spędził grając własne utwory, w tym wyschnięte embriony, w paryskich kawiarniach. Na co dobitnie wskazują stosowane przed nich pod adresem Szymanowskiego epitety w rodzaju kawiarniana wielkość czy rodzic martwych w zarodku płodów. W swym diariuszu Karol Szymanowski wspomina: Artur Rubinstein grał dużo, między innymi moje maski. Jest to wpis z 19 stycznia 1921 roku. To jest okres, w którym płynęli statkiem razem do USA, a więc maski rozbrzmiewały również na Atlantyku. Potem już
lutym, 24 lutego w Nowym Jorku brzmią i Maski, i Mity oraz inne utwory Szymanowskiego. Metopy op. 29 oraz Maski op. 34 to jedyne programowe utwory na fortepian solo Karola Szymanowskiego. Nie oznacza to, że stanowią ilustrację literackich pierwowzorów. Są jedynie nimi inspirowane. Genialny tryptyk Maski zajmuje obok mniej lubianych przez kompozytora metop wyjątkowe, bo poczesne miejsce w polskiej muzyce fortepianowej tego okresu, a więc do II wojny światowej. Pierwowzory ich postaci wywodzących się z kręgów różnych kultur arabskiej, celtyckiej, hiszpańskiej znalazły dalsze życie nie tylko w licznych dziełach literackich, ale i muzycznych, czego znakomitym przykładem są oba programowe cykle Karola Szymanowskiego. Obok wspomnianych Masek również metopy. W swojej doskonałej książce zatytułowanej Utopia urzeczywistniona, metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego, Krzysztof Lipka dokładnie roztrząsa zagadnienie treści i symboliczności muzyki, a zwłaszcza czy odnosi się ona do dzieła jako takiego, czy również do jego wykonania. Maski otwiera najdłuższa muzyczna opowieść, Szeherezada, dedykowana Saszy Dubieńskiemu, pierwotnie stojąca na ostatnim miejscu. Wielowarstwowy zapis wymaga często trzech pięciolinii. Egzotyka, dźwięki natury, niekiedy nawiązywanie do muzyki Skriabina, bogactwo wątków oraz ich barwność, długie tryle, powtarzane dźwięki, orientalna, także taneczna rytmika, alterowana akordy i skomplikowana harmonika, nuty ostinatowe i pedałowe służą ukazywaniu barwności oraz podkreślaniu wyjątkowości narracji. Panuje tu dosłownie duszna atmosfera gorących blisko wschodnich nocy i ich sceneria, kreślona przebogatą wyobraźnią twórcy oraz niespotykana w muzyce polskiej tego okresu wrażliwość dźwiękowa, chociaż utwór nie nawiązuje bezpośrednio do żadnej z fantastycznych opowieści tytułowej bohaterki z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Ta muzyczna opowieść rozpoczyna się bardzo ciepło, delikatnie, miękko, wręcz czule. Nierzeczywista melodyka o tajemniczym posmaku, każdy motyw prowadzony oktawami, poprzedzony jest trzema przednutkami w zapisie na górnej pięciolinii. Ta melodyka rozwijana jest na tle arpeggiów zapisanych na środkowej pięciolinie, dla których tło tworzy ostynatowo, uspokajająco i usypiająco powtarzany dźwięk A z oktawy małej. Szybkie, repetowane dźwięki w rodzaju vibrato ożywiają atmosferę w taktach 17-19. Męsko i władczo brzmi ustęp Pocopi Mosso taktu 23. Można by go nazwać tematem sułtana lub jego kłótnią z tytułową bohaterką. Takie zestawienie tematów mimowolnie budzi skojarzenia z genialną częścią obrazków z wystawy Modesta Musorgskiego, częścią zatytułowaną Samuel Goldberg i Szmul. Szybkie biegniki wprowadzają niepokój, ale włącza się tremolo, określone przez Szymanowskiego jako trilo od taktu 34, które stopniowo łagodzi atmosferę. Cichną też ostinatowe dźwięki, tym razem A z oktawy wielkiej, zamienione w taktach 41-43 na dźwięki B z oktawy raskreśnej. Pojawia się kolejny żeński temat o rytmie Sycyliany. Jest ona dość trudno rozpoznawalna z powodu ligaturowego wiązania niektórych dźwięków, zakłócającego jej swobodnie płynący rytm. Temat ten wiążą z początkiem utwory repetowane w lewej ręce dźwięki o stałym, powtarzającym się motywicznie rytmie. Ćwierćnuta, szesnastka, szesnastka. Brutalnie. Più mosso, sforzato, crescendo e accelerando, forte. Przerywa sułtan od taktu 61 opowieść Szeherezady. Jednak tytułowa bohaterka szybko odzyskuje inicjatywę, bo już w takcie 75, uspokajając męską zapalczywość. Kolejne odsłony jej opowieści stają się coraz ciekawsze, żywsze, zagęszczenie ruchu i brzmienia, z gorączkowością akordów,
od taktu 117, doprowadzając do potężnej kulminacji i wybuchu namiętności w takcie 123. Błogie uspokojenie następuje od taktu 142 z wielopiętrową, genialną strukturą prowadzenia głosów. Groźne pomrukiwania repetowanych dźwięków w basie nawiązują do ostatnich taktów kulminacji i przypominają o niezadowoleniu sułtana. Są to takty 168-170. Szeherezada nie daje się jednak zbić z tropu i powraca do swojej opowieści opartej o wcześniej eksponowany materiał. Jej narracja staje się jednak coraz szybsza, rozdygotana i gwałtowniejsza, gdyż napędzana jest strachem o własne życie. To miejsce oznaczone przez kompozytora Vivace Agitato od taktu 205. Druga, jeszcze potężniejsza i dłuższa kulminacja, będąca wręcz wybuchem rozkoszy od taktu 249, wzbogacona została o wznoszące się przez ponad 3 oktawy szybkie figuracje, a przede wszystkim długie tryle od taktu 255, w tym także tryle łańcuchowe od taktu 271. Przemieniają się one w tremola, które stopniowo cichną. Po krótkiej fazie przekomarzania się tremoli tryli pozostają same tryle. Sześciotaktowe przypomnienie tematu Sycyliany w taktach 295-300 prowadzi już bezpośrednio do powrotu tematu z początku utworu. Spina on dzieło swoistą logiczną klamrą w całość i jednocześnie obiecuje, że była to pierwsza opowieść, po której być może będą następować kolejne. Jest to oczywiście jedna z możliwych opcji odczytania ukrytych znaczeń muzycznego materiału tak bardzo lirycznej, pięknej i wzruszającej pierwszej części Masek. Tektoniczną rolę we właściwym oddaniu klimatu Szeherezady, klimatu zabarwionego silną erotyką, odgrywa właściwa pedalizacja. Jeszcze mocniej zakorzenione w pierwowzorze literackim Ernesta Harta zatytułowanym Tantris der Nar z 1907 roku, będącym jednym z wielu opracowań celtyckiej sagi o Tristanie i Izoldzie, jest drugie ogniwo cyklu Karola Szymanowskiego. Zadedykował on je swojemu dalszemu kuzynowi, Haremu Neuhausowi. Oto po 10 latach nieobecności Tristan, tym razem jako tytułowy błazen Tantris, pojawia się na dworze, by ujrzeć swą Izoldę. Jego była miłość nie wierzy mu i wystawia go na próbę. Ma być rozpoznany przez jej psa. I chociaż Tantris wychodzi z tej próby zwycięsko, porzuca wątpiącą w niego dawną kochankę. Kompozytor odmalowuje w utworze brzmienie tamburynu od taktu 54, narastający taniec, motywy marszu i werbla, ósemka, dwie szesnastki, dwie ósemki, początek dzieła, partia lewej ręki, smutną skargę lub prośbę, takty 18-23, rob brzmiewająca w partii lewej ręki na tle migotliwych figuracji prawej, a nawet wysoko w dyszkancję brzmiący motyw ostro dźwięczącej dzwoneczkami czapki Arlekina. Tak trzeci i analogiczne. A może Stańczyka z obrazu Matejki. Słuchaczowi w tym miejscu może przyjść na myśl Polish Nell Rachmaninowa, Skarbo z Gaspard Delonu i Ravela, czy wreszcie Gnom z obrazków z wystawy Mussorgskiego. Tym samym Szymanowski w pewien sposób nawiązuje do najlepszych wzorów gatunku. Błazeńskie sztuczki, takty 24-27 i analogiczne, o krótkiej, wręcz ciętej artykulacji i dysonansowym brzmieniu, przeplatają się coraz częściej z głęboko lirycznym tematem miłosnym w miejscach oznaczonych przez kompozytora Menno Mosso. Jest to bardzo śmiałe, nowoczesne powiązanie skrajnie odmiennych wątków z nagłymi przeskokami narracji. Na scenie pojawiają się muzykanci z tamburynem. Fragmenty z prezentowanych już wcześniej tematów, motyw prośby, błazeńskich sztuczek, zyskują nową oprawę i przypominają chwilami upojny taniec. Atmosfera zagęszcza się, następuje przyspieszenie tempa, subito molto vivace agitato od taktu 73. Rosną dramatyzm i napięcie, a wcześniejszy kolisty, wirowy taniec powoduje zawroty głowy, takty 82-85. A może właśnie w tym miejscu pojawia się postać wiernego psa,
który kręci się w kółko, próbując złapać własny ogon. Bowiem w takcie 94 ostre, suche akordy symbolizują jego szczekanie. Oto zwierzę rozpoznało swego dawnego pana. Takty te prowadzą do dramatycznego, hymnicznie rozpoczętego finału w takcie 91, by po chwili rozdzierającej rozpaczy i bólu przerodzić się stopniowo w smutek i rezygnację. Jeszcze raz pojawia się motyw miłosny w taktach 101-102. Dźwięk dzwoneczka szczapki, takt 103. Coraz wolniejszy motyw błazeńskich sztuczek od taktu 104. Wszystkie na tle uspokajającej, lekko kołuszącej się melodii w partii lewej ręki, zaczerpniętej z motywu miłosnego, czyli z taktów 47-51. Wyciszony, zastygający koniec utworu symbolizuje ludzką samotność. Stopniowe wzrastanie napięcia, wzmożony emocjonalizm już na etapie wprowadzania wyrazistych tematów o ostrych konturach powodują, że utwór brzmi niezwykle efektownie, świeżo, a zarazem intrygująco i błyskotliwie. Zagęszczenie harmonii i dysonansów jest silnym czynnikiem ekspresji, podobnie jak w Wyspie Syren z Metop, wywołuje słuchowy efekt pokrewny stosowaniu skali 12-tonowej. Mistrzowska charakterystyka poszczególnych tematów oraz ich łączenie, splatanie, zagęszczanie tworzy bogactwo narracyjne utworu. W ogniwie tym kompozytor nie ogranicza swojej roli do muzycznego opisywania wydarzeń. Komentuje je, podobnie jak postawę głównej postaci dramatu. Cierpkość, szyderczość granicząca z wulgarnością, rozpacz i bezsilność, brak patetyzmu, bezlitosny humor zbliżają utwór do rodzaju komedia dell'arte. Czyżby wpływ na takie muzyczne ukształtowanie błazna Tantrisa miał genialny balet Igora Strawińskiego Pietruszka, powstały w latach 1910-11? Hipoteza ta wydaje się być tym bardziej kusząca, ponieważ właśnie w tym okresie, czyli w latach 1915-16, w okresie pisania i Masek, i Metop, Szymanowski zaznajomił się z twórczością Igora Fiodorowicza Strawińskiego. Cykl Masek op. 34 Karola Szymanowskiego zamyka Serenada Don Juana, która jest spokrewniona duchowo z preludium Czerwana Serenada Debussy'ego i Alboradum del Grazioso z cyklu Zwierciadła Ravela. Została ona dedykowana Arturowi Rubinsteinowi. Znaleźć w niej można quasi-improwizacyjne kadencje, na przykład bardzo rozbudowana kadencja w zapisie bez kresek taktowych otwierająca utwór. Pięciokrotnie eksponowane gitarowe ritornella, czyli refreny. Pierwsza prezentacja to takty 2-5, druga 22-25, trzecia takty 42-46 i czwarta takty 81-88 oraz ostatnia 118-124. Z improwizacyjnym rozszerzeniem w taktach 125-130. Ritornella zawierają quasi-glissandowe figuracje i mają niemal hiszpański temat prowadzony przez lewą rękę oraz arpeggiowane akordy w partii ręki prawej, przy czym obie ręce nakładają się na siebie, grając w tym samym rejestrze. Można znaleźć szyderczy śmiech obok uwodzicielskiego spojrzenia w pierwszym kuplecie, takty 6-21, a także natrętność, przebiegłość. W drugim kuplecie, takty 26-41, zaloty stają się coraz bardziej śmiałe. Trzeci kuplet od taktu 47 rozpoczyna się wręcz natrętnie i z determinacją. Posiada on przy tym wybitnie improwizacyjny charakter. Przerodza się w swoim rozwoju w podniosłą, aczkolwiek słodką, liryczną deklamację. Oto bohater prawi swojej wybrance komplementy. Deklamację zakończoną potokiem myśli, które zostały zobrazowane przez szybkie figuracje. Bardzo emocjonalnie, wręcz dramatycznie wznosi się najbardziej rozbudowany czwarty epizod od taktu 87. Otrzeźwienie przynosi powrót pierwszego tematu w takcie 118. Utwór wieńczy koda, początkowo eteryczne, wyciszone, spokojne, poco meno,
nabrzmiewa tempem i emocją w to ostatnich taktach, w których na moment usiłuje się narodzić temat ritornella w taktach 138-141, gdzie lewa ręka ma repetowane 32 przedzielone pauzami. Podobny zabieg zastosował Szymonowski na końcu wstępnej kadencji, gdy lewa ręka uparcie, wręcz obsesyjnie, ponad 60 razy i bez pauz powtarza dźwięk des raz kreśle, z którego w drugim takcie, oznaczonym più mosso dolce marcato, rodzi się początek zasadniczego tematu refrenu. Utwór posiada formalnie budowę ronda z czterema kupletami oplecionymi wspomnianymi gitarowymi refrenami, jednak zawiłości materiału muzycznego i jego przekształcenia, jak również zmieniające się rozmiary poszczególnych współczynników formy powodują, że nie jest ona łatwa do odcyfrowania, nie jest prosta, nie jest symetryczna i tak łatwo rozpoznawalna. Jak w całym cyklu, i tutaj zdumiewa skala zastosowanych przez kompozytora pomysłów technicznych i muzycznych. Sam twórca przyznaje w jednym z listów, że posiada ona pewne parodystyczne cechy. Bo jak inaczej można traktować szatański, więc śmiech i paroksyzmy w taktach 47-52? Są to powtarzane motywy w bardzo szybkim tempie, zawierające repetowane akordy i ich warianty oraz śmiech w wielu innych miejscach. Tytułowy bohater, a może antybohater, zaplątany w liczne miłosne afery, stanowi typ egomana na próżno poszukującego nie tylko prawdziwej miłości, ale i własnej tożsamości. W utworze doszukać się można echa flamenko, a nawet rysów poprzednika Don Juana, Skaramusza, którego w najbardziej znaczący muzycznie sposób utrwalił Dariusz Milo w swym tryptyku na dwa fortepiany. W obu przypadkach chodzi jednak o protagonistę śmiałego w słowach, lecz miałkiego w czynach. Klasyczne schematy formalne nie krępują swobodnej formy opusu 34. Nowatorstwo środków, niezwykła faktura bliska orkiestrowej, chociaż twórca nie zrealizował planu instrumentacji dzieła na fortepian i orkiestrę. Zapis na trzech pięciolinach obszernych fragmentów utworu. Plątanina współbrzmień dysonansowych i wielotonowych, brzmiących niekiedy bardzo ostro czy pikantnie. Wyrazista kolorystyka, bogactwo stosowanych środków artykulacyjnych, maksymalne spotęgowanie siły brzmienia, nuty stałe i ostinato, urozmaicona ornamentyka, zdobnicze figuracje o wirtuozowskim blasku nie mają sobie równych. Skriabinowskie i impresjonistyczne, ale też witalistyczne, właśnie w błaźnie Tantrisie, inspiracje znajdują tu oryginalne przetworzenie. Prowadzą ku muzyce pełnej wzlotów i ekstazy, siły dramatycznego wyrazu, od zwątpienia, czułego liryzmu, poprzez głęboką refleksyjność, po dramatyzm. Od groteski i parodii, po bunt. Prowadzą do bogactwa i przepychu barw, ku muzyce niemal zaczarowanej. Wyziera z niej głęboka prawda o poszukiwaniu miłości, o rozdźwięku natury ludzkiej, o cierpieniu i w końcu o nakładaniu tytułowych masek ukrywających prawdziwe oblicze człowieka. Jak pisze Tadeusz Zieliński w książce Szymanowski, liryka i ekstaza, cytuję, stylistyczna i ekspresyjna złożoność masek pozwala na ich rozmaite myślowe interpretacje. Pianistyczne interpretacje masek opus 34 Karola Szymanowskiego. Akcja wykonywanego na żywo lub nagranego utworu dzieje się z perspektywy słuchacza tu i teraz. Ważkim staje się więc zagadnienie, czy proponowane przez pianistę ujęcie pozostaje w zgodzie nie tylko z programowym tłem utworu, z literackim pierwowzorem, etc.,
ale przede wszystkim z intencjami kompozytora zapisanymi w nutowym tekście, łącznie z wszystkimi wskazówkami wykonawczymi dotyczącymi m.in. artykulacji, dynamiki, agogiki, temp, charakteru określonego również przez pozamuzyczny program dzieła, w tym wypadku jego związki z literaturą. Czy jego gra staje się wzbogaceniem, czy tylko uproszczeniem, spłyceniem idei? Czy jest jedno, czy wielowymiarowym muzycznym ukazywaniem wątków tak głęboko zakorzenionych w literaturze i świadomości człowieka? Czy wreszcie zdolna jest zaspokoić emocjonalne i estetyczne potrzeby odbiorcy? W swojej doskonałej książce zatytułowanej Utopia urzeczywistniona, muzyczne, metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego, Krzysztof Lipka dokładnie roztrząsa zagadnienie treści i symboliczności muzyki, a zwłaszcza, czy odnosi się ona tylko do dzieła jako takiego, czy także do jego wykonania. Oto syntetyczne wizytówki ponad 35 nagrań masek Karola Szymanowskiego interpretowanych przez pianistów z kilkunastu krajów. Wykonanie Martina Rosko z 1994 roku cechuje pewna doza emocjonalnego chłodu, a supremacja czynnika intelektualnego nad emocjonalnym spłaszcza wymowę tryptyku. Artysta nie w pełni identyfikuje się z muzyczną sferą dzieła, które duchowo pozostaje mu obce. Jerzy Godziszewski, utrwalając ten tryptyk dla Polskiego Radia, sesje nagraniowe odbyły się w 1993 i w 1996 roku. Po mistrzowsku nadaje każdej części masek indywidualne, bardzo charakterystyczne, wręcz realistyczne oblicze. Jego późniejsza wizja Szeherezady z roku 2007 emanuje raz mocą, raz łagodnością. Narracja utworu rozwijana jest na podobieństwo coraz bardziej wzbierających fal. Gra Joanny Domańskiej, realizacja 1992 rok, pozostaje w maskach pragmatyczna, trzeźwa, konkretna, ujęta wyraźne ramy metrorytmiczne i architektonicznego budowania wizerunku utworów. Oba nagrania Andrzeja Stefańskiego, wychowanka Zbigniewa Drzewieckiego, są zbliżone do siebie, co świadczy o dużej stabilizacji artystycznych wizji wykonawcy na przestrzeni kilkunastu lat. To późniejsze, zrealizowane dla firmy Wifon w ramach kompletu dzieł na fortepian solo Karola Szymanowskiego w latach 1978-1981, pierwszego kompletu w historii fonografii, wydaje się bardziej pogłębione, wyrafinowane, choć brzmieniowo zbyt naturalistyczne, niż utrwalona dla polskich nagrań Muza interpretacja z 1968 roku. Piotr Anderszewski w 2005 roku z powściągliwym operowaniem barwą i falowaniem dynamiczno-agogicznym rozwija narrację, czyniąc to z coraz większą amplitudą. Prawidłowo buduje frazę, fazy napięć i odprężeń. Martin Jones w nagraniu z lat 1992-93 wykonuje maski dosadnie, gdyż zbyt dosłownie realizuje wskazania kompozytora. Wykorzystuje maksymalny zakres środków ekspresji muzycznej, ale nie zawsze jest precyzyjny technicznie. Fińska pianistka Anu Vivilainen urzeka sonorystyką i ukazywaniem najdrobniejszych szczegółów, spokojem, a przede wszystkim głębią i trafnością ujęcia charakterystyki poszczególnych postaci. Jej nagranie pochodzi z czerwca 2010 roku. Urodzony w Malezji, wykształcony w Europie, wykładający w Londynie Dennis Lee, w realizacji z roku 1990 nie wciąga słuchacza w tok muzycznej narracji, gdyż gra w sposób formalny, przewidywalny i mało plastyczny,
choć wygrywa i dogrywa wszystkie dźwięki. Sinaeli, która utrwaliła w latach 2002-2005 komplet dzieł na fortepian solo Karola Szymanowskiego, rozczarowuje swoim ujęciem masek. Jej gra okazuje się jedynie intuicyjna, absolutnie niepogłębiona, a w zamian obarczona dużą ilością błędów zarówno natury technicznej, jak i muzycznej. Emily White na wydanej w 2009 roku płycie prezentuje kontrowersyjne i pozbawione mocy przekonywania wykonanie opusu 34. Bardzo liczne są niedoróbki techniczne, a dysharmonie między poszczególnymi elementami wykonania, które nie pasują jedne do drugich, przyczynia się do braku spójności narracyjnej. Kreacja Joanny Trzeciak z 1990 roku okazuje się wyjątkowa pod wieloma względami. Przełamuje stereotypy i tradycję wykonawczą, nadając, zwłaszcza w numerze drugim, a więc w Błaźnie Tantrysie, inną charakterystykę. Bogactwa i emocjonalnej autentyczności obrazów muzycznych nie są w stanie zakłócić ani kiepski instrument, ani słaba akustyka. Janina Fiałkowska w kontrowersyjnym ujęciu z 1995 roku wykonuje maski ze słabym wyważeniem emocjonalnym i popadaniem w skrajności oraz niestety częstym ignorowaniem wskazówek kompozytora. Michał Wesołowski, nagranie 1998 rok, dość ciężko i powolnie, żeby nie powiedzieć mozolnie, wykonuje maskę opus 34. Elżbieta Widner-Zając, nagranie wydane w 1993 roku, interpretuje tryptyk ciekawie, wielowymiarowo, choć nie zawsze precyzyjnie, technicznie. Michał Rudy, w nagraniu z 2005 roku, wykonuje utwory wirtuozowsko, ale często mechanicznie. Zbyt mała jest elastyczność frazowania oraz stosowania zmian agogicznych, a łączenie ich z bezwzględnie egzekwowaną dynamiką, okraszoną dodatkowo predylekcją do stosowania skrajnych temp i twardego brzmienia, wydają się nieprzekonujące. Światosław Richter w londyńskim nagraniu dla BBC z 1970 roku gra niekiedy nerwowo, ekspresjonistycznie i potrafi być chwilami bezwzględny. Jego zarówno paryska, jak i warszawska interpretacja, obie z listopada 1982 roku, w setną rocznicę urodzin Szymanowskiego, są spokojniejsze, bardziej impresyjne. Wszystkie nagrania łączą co najmniej dwie wspólne cechy. Nadzwyczaj wyraźne ramy architektonicznego ujęcia oraz porządek metrorytmiczny. No niestety, artysta nagrał jedynie dwie pierwsze części tryptyku. W rewelacyjnej nowojorskiej interpretacji masek w maju 1992 roku podczas swego tysięcznego koncertu gra Christiana Zimmermana pozostaje zawsze rozpoznawalna, bezwzględnie dokładna technicznie, głęboko przemyślana i z supremacją pierwiastka intelektualnego nad emocjonalnym. Czynnik wirtuozowski jest stale obecny. Oprócz ostatniej cechy, wykonanie to pokrewne jest ujęciu Światosława Richtera. Garrick Olson w londyńskim nagraniu Live z 23 stycznia 2008 roku oferuje mistrzowską, kolorystyczną i wręcz arystokratyczną, w najlepszym tego słowa znaczeniu, interpretację opusu 34 ze stosowaniem całej palety barw, artykulacji, ze stabilnymi tempami i znakomitą czytelnością prowadzenia wszystkich wątków. Tego typu wykonanie znajdzie z pewnością wielu zwolenników. Ujęcie zmagającej się przez wiele lat z kontuzją ręki Carol Rosenberger
z 1973 roku nie stanowi szczytu wyrafinowania ani technicznego, co można zrozumieć, ale niestety ani tym bardziej muzycznego. Cedric Tiberksien kreuje maski w sposób bardzo aktualny, a jednocześnie głęboki emocjonalnie i filozoficznie. Jego interpretacja to introspektywna i retrospektywna wiwisekcja człowieka, który zawsze przywdziewa tytułowe maski. Spod nich wyziera jednak niezafałszowane, bezbronne ja każdego z nas. To zupełnie wyjątkowe ujęcie cyklu. Nagranie zostało zrealizowane w londyńskiej Hemlewood Hall w marcu 2013 roku. Marie-Catherine Giraud, nagranie Paryż, czerwiec 1983 rok, ukazuje emocje głównych postaci cyklu bez upiększających retuszów. Dzięki temu osiąga w swej interpretacji jakże głęboką psychologiczną prawdę. Alicja Fiderkiewicz w nagraniu Live z sierpnia 2005 roku postawiła na emocjonalną, epicką, chwilami zaborczą interpretację masek. Niestety, gra pianistki wykazuje wiele technicznych braków oraz pełna jest nierespektowania wskazówek kompozytora. Rolfowi Plage, profesorowi salzburskiego Mozarteum, brakuje w wykonaniu masek śpiewności, budowania narracji i prowadzenia plastycznych linii melodycznych. Udawanie emocji, kanciasta fraza są trudne do zniesienia przez słuchacza. Niezbyt dojrzała i przemyślana interpretacja opusu 34 przez białorusko-polskiego film nagrania, czyli w roku 2012 25-letniego Kiryła Keduka, tylko chwilami bywa pomysłowa i przekonująca. Częste niedociągnięcia powodują rozpadanie się utworów na fragmenty. Znakomicie Isley Blackwood, kompozytor i pianista wykształcony w Yale i w Paryżu, w nagraniu z lipca 1990 roku, interpretuje maski wielowątkowo, wielopłaszczyznowo, ewolucyjnie ujmuje materię i ideę dzieła. Świeżość spojrzenia oraz bezpośredniość emocjonalna wykonawcy nie przeradzają się w dosłowność. Dzieło i jego interpretacja stają się uniwersalną przypowieścią o dwoistości ludzkiej natury. To doskonała, ponadczasowa kreacja. Niepozbawiona niedoskonałości interpretacja Petera Jabłońskiego, nagranie z 2008 roku, potrafi być pełnokrwista, bardzo pianistyczna, a nawet wirtuozowska, bogata nastrojami i barwami. Wykształcony w moskiewskim konserwatorium Jewgenii Starodubcew, prezentuje chwilami w nagraniu z listopada 2010 roku niezwykle ciekawe rozwiązania interpretacyjne. Jednak bardzo często odstępstwa od zapisu nutowego oraz niekonsekwencje stawiają pod znakiem zapytania prawidłowość takiego ujęcia. Również nagranie szwedzkiego pianisty Rolanda Pentinena, zrealizowane w 2005 roku, jest kontrowersyjne. Obok pięknych fragmentów wykonawca zaskakuje nieprzemyślanymi działaniami niezgodnymi z intencjami kompozytora. Wydane w 1983 roku nagranie Józefa Bulwy, amerykańskiego pianisty pochodzenia czeskiego, trzeba jednoznacznie określić jako bardzo złe i niespełniające standardów, gdyż pianista zbyt wolontarystycznie potraktował muzyczny tekst. Gra siebie, i to w sposób nieprzemyślany i nieprawidłowy muzycznie, a nie utwory Karola Szymanowskiego. Przepedalizowana i pozbawiona delikatności Szeherezada, znacznie ciekawie zagrany Tantris i ustały, czyli zmęczony w swych podbojach Don Juan,
składają się na cykl, którego kolejne obrazy w ujęciu Barbary Karaśkiewicz nie są doskonałe, nie żyją pełnią emocji, ale i tak nie można im odmówić wielu dobrych cech. Jej CD zostało wydane w 2017 roku. Kunsztowne, zgrabne, wycyzelowane, powabne. To określenia nie pasujące do ujęcia masek przez wykształconego w Paryżu Matthew Bengtsona. Nagranie marzec 2013 roku. Bliższe są mu gra intuicyjna, a nie przemyślana, zgrzebność, a nawet obcesowość brzmieniowa w wyższych gradacjach dynamicznych, minimalna nerwowość i nieczytelność szybkich przebiegów. Jego gra nie jest wieloznaczna i umożliwiająca odkrywanie przez słuchacza tkwiących w niej emocji, podtekstów, do których poszukiwania i odczytywania odbiorca byłby zachęcany. Nie ma w niej też po prostu poezji. Pochodząca z Luksemburga Katie Creer na płycie wydanej w 2017 roku porządnie pod względem warsztatu pianistycznego i dość ciekawie interpretuje maski, choć kilka jej pomysłów wybiega poza przyjęte także przez kompozytora konwencje i ramy. To jeszcze nie oryginalność czy nowatorstwo, lecz raczej próba poszukiwania i zdefiniowania swojego własnego, osobistego stosunku do utworu oraz jego treści, treści muzycznej i pozamuzycznej. Interpretacja masek przez Andreę Vivaneta, nagranie kwiecień 2019 rok, nie epatuje wirtuozowskim zacięciem czy feerią barw. Rzetelność w szczegółowym odczytaniu tekstu i wskazówek wykonawczych idzie w parze z niewygórowanymi i bardzo stabilnymi tempami. W całości brakuje odrobiny szaleństwa, spontaniczności, emocji, większej dozy entuzjazmu oraz zachwytu nad urodą tego cyklu, by móc głębiej wciągnąć słuchacza w tok narracji. Przemyślana i czysta pedalizacja, wyrazista artykulacja, czytelność zarówno szczegółów, jak i całościowego zamysłu architektonicznego są cechami łączącymi wszystkie ogniwa cyklu w ujęciu Ronaldo Rolima. Płyta wydana w 2019 roku. Artysta każdą następną część gra coraz bardziej swobodnie i przekonująco, tworząc ciekawy i koncepcyjnie spójny tryptyk. Nadzieje rozbudzone świetnym wykonaniem Szeherezady przez Justynę Gabsdyl, nagranie z 2017 roku, nie do końca zostały spełnione w maskach op. 34, traktowanych jako tryptyk, czego powodem są dość liczne, chociaż w większości drobne odstępstwa od tekstu muzycznego i założeń kompozytora w drugim ogniwie cyklu. Spośród ponad 35 omówionych powyżej nagrań stosunkowo łatwo wskazać te najlepsze, ultimatywne, bowiem aktualna, wręcz filozoficzna, przejmująca swą psychologiczną prawdą interpretacja Cedrika Tiberksiena wiele mówi o kondycji współczesnego człowieka. Podobnie jak kreacja Isleya Blackwooda, to zjawiskowe wykonanie. Absolutnie godne wysłuchania są plasujące się również wśród najlepszych interpretacji Gary Carlsona, Christiana Zimmermana, Światosława Richtera i Joanny Trzeciak. Zadziwiające swym przepychem i kolorytem, bogactwem nastrojów, nowym typem ekspresji podkreślanej zmysłowość metop i masek, cykle te oszołamiają i porywają słuchacza swym fantastycznym malarstwem dźwiękowym. Przeczą konwencji języka muzycznego reprezentowanego przez Szymanowskiego w pierwszym okresie twórczości. Zwłaszcza maski, dzięki nieoczekiwanym zmianom pulsu, metrum i rytmu. Dzięki nieoczekiwanym zwrotom narracji, to jest przeskokom z wątku na wątek, urywaniem go, wiązaniem oddalonych motywów o silnie zróżnicowanym charakterze.
zaskakują bogactwem pomysłów i zmianą harmonicznych. Dzięki swobodnej budowie, śmiałej, bardzo wnikliwej, traktowanej i skomplikowanej, rozbudowanej wielowarstwowej fakturze, do zapisu której bardzo często potrzeba trzech systemów pięcioliniowych. Dzięki zaskakującym kontrastom wszelkiego typu oraz zmieniającym się uczuciom, dzięki różnorodności muzycznych wątków, dzięki językowi harmonicznemu, między innymi potężne, silnie dysonujące wielopiętrowe kolumny akordowe, a przede wszystkim dzięki wzbogaceniu brzmienia i jego barwności, której sprzyja także rozbudowany zasób środków artykulacyjnych. Jednym słowem, dzięki nowej estetyce metopy, a zwłaszcza maski, stanowią fascynujące, wręcz wyjątkowe zjawisko. I chociaż zostało ono przygotowane przez utwory wcześniej komponowane Szymanowskich w swych opus 29 i 34, jednoznacznie odcina się od neoromantycznych retrospekcji. Jakże wielobarwne, wciągające narracją i pomysłowością stosowanych środków wyrazu artystycznego maski opus 34 Karola Szymanowskiego zabierają słuchacza w niezwykłą, fascynującą swym klimatem i brzmieniem muzyczną podróż. Warto się w nią udać. Jak wynika z powyższego przeglądu ponad 35 nagrań masek Karola Szymanowskiego, istnieje wiele możliwych sposobów ich artystycznego, pianistycznego ujęcia. Wyrażam nadzieję, że każdy słuchacz znajdzie te, które będą najbardziej odpowiadać jego zapotrzebowaniom, zarówno estetycznym, intelektualnym, jak i emocjonalnym. A może w interpretacjach tych znajdzie prawdę o samym sobie. Dziękuję Państwu za uwagę.